Dzień dobry, Nexus Live. Crown of Flame, Guardians of the Dream. Ostatni patch do World of Warcraft, Dragonflight. Widzę, że dosyć pozytywnie odebrany, przynajmniej ten tutaj cinematic. Ja generalnie przed chwilą dosłownie to powiedziałem, ale mam ostatnio takie... Gram generalnie tak, że przychodzę na pierwszy patch, jak jest początek dodatku, i później na ostatni patch. I generalnie chciałem sobie spróbować tego Guardians of the Dream. Ale dobra, zobaczmy, co to będzie tak naprawdę. O Jezu, kurde! Believed he could control me. This rage inside my heart. My mongolski throat singing. Believed she could tame me. Esi ferak. Fury will not be sated. The aspects. 10-2. Believed they could imprison. Ej, a to nie jest ten nowy legendarny ten? Nowy legendarny Axe? My hatred cannot be contained. To jest chyba ten nowy legendarny Axe, nie? They know what is coming. That's the unyielding flame. Hiserka. Draws closer. Ever closer. Ebon Horn chyba został tym, nie? Aspektem. Mama Tyrande. Lost in their dream. Deceived by those who. Ale oni zrobili tą Alex Straszy w tym dodatku, nie? Mistrzostwo. Alex Straszy jest mistrzostwo, nie? Co? Jest on portal może otwierać? Sylvanas 2-0. Co oni mają w tym Blizzardzie z, kurde, tego, z paleniem drzew? Ja nie rozumiem, kurde. Tam chyba ktoś chyba nie za bardzo przepada za drzewami. A teraz do miniaturki. Uwaga, do miniaturki. Do miniaturki. No, cinematiczek ładny. No tu mamy tego, ten nowy Axe. Bardzo wygląda firelandowo. Co tutaj jeszcze? No wszyscy bohaterzy, wszystkie tutaj te elfki, kurczę, jest Ebon Horn, jest i ten, kurde, Merythra jak fajnie wygląda, nie? Merythra też bardzo ładnie. Tutaj jakieś elfki w ogóle. Johnny Silverhand. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz wyciągają łapska po nasze dusze, chcą decydować z kim, kiedy i jak będziesz rozmawiał, czy w ogóle możesz. Tak. Nexus, wstawaj, samuraju, czas spalić ten system. Wake the fuck up, samurai. Dokładnie, moi drodzy. Tak jest, nie możemy do tego dopuścić. Merythry dali unique model, a Ebysianowi secik, Zarlek, i jemu chyba wygrawerowali te. Wygrawerowali mu na tych, na różkach, to takie, widzicie? Takie rzeczy. I ma świecące oczy. W ogóle zobaczcie, że te aspekty w ogóle mają świecące oczy od teraz, nie? Te aspekty chyba odzyskały tą swoją moc, dlatego im się oczka świecą, nie? Tej Aleksterze też się jakieś mocniej świecą te oczęta. Chyba, czy oni dopiero odzyskają tą moc, czy nawet nie pamiętam. Cinematic całkiem okej, no. Tutaj wygląda całkiem okej ten patchek ostatni, nie? No, pozdrawiam, Next Life, see ya.